Słuchajcie, wracając jeszcze na chwilę do tematu, chciałam jeszcze tylko powiedzieć coś, o czym zapomniałam. Kiedy byłam na tych badaniach, to było jakoś w czerwcu 2019, bądź 18, już dobrze nie pamiętam, nie chcę skłamać. Natomiast pojechałam tam z mamą, słuchajcie. Moja mama się zajmowała dzieckiem, córka miała wówczas 13 miesięcy. Jeszcze dobrze kroczków nie stawiała. Trzeba ją było trzymać za rączki. W mojej opinii znalazłam, słuchajcie, taką wzmiankę, że babcia nie potrafiła zająć się dzieckiem. Julka biegała sama po korytarzu. Tego zapomniałam powiedzieć, słuchajcie, bo to już jest groteska. Jak dziecko, które ledwo stawia kroczki, może sobie biegać po korytarzu? Wow. Słuchajcie, to jest po prostu, to jest jeszcze to, o czym zapomniałam. Mnóstwo tego tam było, słuchajcie, jakieś tam testy psychologiczne, plopy, stare, do niczego się nie nadające w zasadzie. Na tej podstawie w zasadzie, w ciągu jakiegoś, w ciągu jakiegoś tam miesiąca została wydana opinia. Tatuś ją dostał trochę szybciej, wybielony oczywiście, wybielony. Rzecznik praw dziecka nie zareagował. Także pozdrawiam tych wszystkich z grubymi kopertami. No ja niestety, słuchajcie, nie mam grubej koperty, nie stać mnie na prestiżowego adwokata, któremu się płaci 12 tysięcy za każdy proces, byle tylko zgnoił. No i w zasadzie to jest chyba tyle, co mam na tą chwilę do powiedzenia, ale do tematu na pewno jeszcze wrócę.